Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam z ogrodu w Miłkowicach, ogrodu mojego brata Marka. Mam okazję tutaj powspominać znowu całe życie w tym otoczeniu miłkowickim, które jest przecież otoczeniem, gdzie wyrosłem i otoczeniem, które na mnie wpływało, mnie kształtowało przez wiele, wiele lat. I za to też jestem wdzięczny i tamtym ludziom, i temu miejscu. Urodziłem się w 1954 roku. Urodziłem się w Legnicy, na Porodówce, ale całe moje życie przebiegało tutaj. W moim dzieciństwie to pamiętam, żeśmy się bawili przede wszystkim w Indian. Więc się biegało z łukiem własnoręcznie zrobionym, ze strzałami. No, celność tych łuków była minimalna, ale zabawa była super. Dużo biegaliśmy po chaszczach, zaroślach. Tereny naszych podwórek były wtedy jeszcze bardziej zielone, było więcej ogrodów, nie było samochodów, nie było parkingów, więc dzieciaki miały dużo miejsca, żeby się bawić, a poza tym to był czas wyżu demograficznego, więc dzieci było dużo i hałaśliwie wtedy w Miłkowicach. Potem przyszła szkoła, szkoła, którą miałem po drugiej stronie ulicy, więc super, bardzo wygodna sytuacja. Nigdy nas nikt nie prowadził do szkoły, żadni rodzice, babcie, ciocie, tylko myśmy sami sobie wszyscy chodzili wtedy do szkoły. A szkoła to była wspaniała historia, to była wspaniała przygoda, tyle rzeczy można było się dowiedzieć. Jak tylko się nauczyłem czytać, zapisałem się do gminnej biblioteki publicznej. No i byłem jednym z najbardziej wiernych czytelników przez wiele lat. Lektury najpierw przygodowe, przygody Tomka w krainie takiej, takiej, takiej i potem także Juliusza Verne. Rzeczy, które rozbudzały wyobraźnię i także pomagały patrzeć dalej od tego skromnego, małego zakątka, patrzeć dalej w świat. I to był też czas zainteresowania naukami przyrodniczymi. Bardzo się interesowałem życiem roślin, zwierząt. I dużo czytałem wtedy, jako dzieciak, dopiero co, który się nauczył czytać. Potem przychodzi zainteresowanie matematyką, fizyką. Myślę, że nauczyciele, których mieliśmy, też nam pomagali bardzo do tego, żeby rozbudzać takie zainteresowania. I zajęcia praktyczne w starej szkole. To, co dzisiaj jest przedszkolem. Były wspaniałe warsztaty, wyposażone przez kolej. Były tam narzędzia, maszyny do pracy z papierem, drewnem, metalem. Także i w tym, jako chłopaki, żeśmy się wyżywali. Tak się skończy etap szkoły podstawowej. Żyłem cały czas w rodzinie kolejarskiej. I tośmy czuli bardzo mocno. Na wczasy wyjechaliśmy kiedyś na wczasy wagonowe. Organizowane właśnie przez Związek Zawodowy Kolejarzy nad morzem. Bardzo miły, miły czas. Mój tato był kolejarzem. Zaczynał jako pomocnik w latach 50. na parowozie, potem maszynista, potem na spalinówkach. A mój brat Marek był także maszynistą elektrowozów. Więc to było to otoczenie, które mi towarzyszyło cały czas i cieszyłem się też, mając zniżkę na przejazdy kolejowe 80%. Potem przychodzi szkoła średnia. W Miłkowicach nie było szkoły średniej, więc Legnica. No, ponieważ miałem już te zainteresowania matematyczno-fizyczne, pierwsze liceum ogólnokształcące i klasa matematyczno-fizyczna. Wysoki poziom i tam nowi wychowawcy, nowi nauczyciele, także wspaniali ludzie, którzy nas motywowali mocno, żeby rosnąć. I dalej postanowiłem po tych
po liceum iść na Politechnikę, na Wydział Budownictwa Lądowego. Wtedy właśnie była, otworzyła się w Legnicy filia Politechniki Wrocławskiej, więc nie musiałem jeździć daleko. Tutaj na miejscu korzystałem ze studiów wyższych. I tutaj następuje także pewien przełom w moim życiu, bo kiedy byłem już w połowie studiów, wtedy właśnie przyszła mi taka myśl, żeby zainteresować się bardziej, zostać franciszkaninem. A to z tego powodu, że w czasie studiów brałem udział w duszpasterstwie akademickim prowadzonym przez franciszkanów z parafii świętego Jana. I tam poznałem ludzi bardzo ciekawych, świetnie wykształconych. Tam poznałem duchowość świętego Franciszka z Asyżu i piękna duchowość, która rzeczywiście pociąga. Dlatego byłem już właśnie w takim momencie, że zostawić studia budowlane i przejść na studia religijne. Ale sami duszpasterze mi doradzili, skończ najpierw jedną rzecz, którą zacząłeś, a potem dopiero następną. Więc skończyłem studia budownictwa, popracowałem rok jako inżynier na budowie. No, ta praca to była taka w rzeczywistości socjalistycznej połowy lat 70. Inżynier nie miał za bardzo zadań technicznych wielkich do wykonania. Bardziej musiał się troszczyć, żeby robotnicy mu nie rozkradli materiałów i musiał się martwić, co robić z tymi pijanymi, którzy przyszli do roboty. No, takie budownictwo nie napełniało mnie radością bycia inżynierem i to też przyczyniło się do tego, że przyspieszyłem też tą decyzję, żeby zmienić kierunek w życiu. Ostry wiraż po bandzie. Moja decyzja zaskoczyła. Zaskoczyła moich kolegów z ogólniaka, moich kolegów ze studiów, moich rodziców. Myślę, że mieszkańców Miłkowic chyba także. No bo aż taki jakiś wybitny, pobożny, to ja chyba nie widzieli mnie, nie wiem. Ale zaakceptowali, że to już decyzja. No, człowiek już po studiach podejmuje taką decyzję, to pewnie nie jest to coś nieprzemyślanego, chwila emocji, tylko że to jest coś przemyślane. Myślę, że tak, że to już było przemyślane. Dlatego wstępuję do nowicjatu ojców franciszkanów. To był rok 79. Właśnie Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedza Polskę. Ja jestem na tej mszy w Krakowie, na Błoniach i po tej mszy zanoszę papiery, wszystkie moje podania, moje dokumenty do kurii prowincjalnej ojców franciszkanów w Krakowie. I się zaczyna nowy rozdział w moim życiu. Wstępuję na nowicjat i akurat w tym samym roku Jan Paweł II ogłasza świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologów. I to dla nas nowicjuszy jest też jakiś znak. Bo nasz święty jest taki ważny, jest tak dostrzeżony i on ma być patronem od tego, co w tej chwili się rozpoczyna. Rok 79 właśnie zaczynało się mówić o ekologii i myśmy to przyjęli jako znak, że powinniśmy my być przede wszystkim jako franciszkanie bardzo ekologiczni. Zaczęliśmy czytać na ten temat. Zwłaszcza już po nowicjacie, kiedy zamieszkałem w Krakowie i tam zacząłem uczęszczać do naszego seminarium w Krakowie. Wtedy stworzyliśmy grupkę tych, którzy byli zainteresowani mocno ekologią, żebyśmy mogli się dokształcić my sami. Organizowaliśmy kursy dla nas. I tutaj przyszli nam z pomocą naukowcy, aż naukowcy, którzy należeli do Polskiej Akademii Nauk. I oni
oferowali swoją bezpłatną pomoc, żeby nas wprowadzić w te tajniki ekologii, wprowadzić nas też w wiedzę na temat zanieczyszczenia środowiska. To był dopiero początek. Jeszcze rząd socjalistyczny nie chciał publikować tych danych, no bo pokazywały, że proces uprzemysłowienia Polski został przeprowadzony bardzo wysokim kosztem i te dane wskazywały na to, że Polska była bardzo, bardzo zanieczyszczona w tamtym momencie. Myśmy próbowali też właśnie docierać razem dzięki ich pomocy do tych wszystkich źródeł, do tych wiadomości i to publikować. Jednym z głównych naszych dzieł była właśnie wystawa Niebieski Patron Ekologów. Ona została pokazana w 1983 roku, na następną wizytę Ojca Świętego. Założyliśmy Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka z Asyżu w roku 1981. I w tym czasie ja też już zacząłem kończyć moje studia i jako temat pracy dyplomowej obrałem sobie właśnie takie pytanie, dlaczego Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów. I potem ta praca została opublikowana też w formie książkowej, także mogła służyć dla młodzieży z naszego ruchu do dalszego pogłębiania tematów ekologicznych. Ojej, ja, 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 ja.